Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu na jeden wieczór zamieniło się w średniowieczną karczmę. Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej postanowiło zaprosić mieszkańców do podróży w czasie. Pomysł jakby wynika z naszych własnych doświadczeń. Rynek Starego Miasta w Sieradzu jest miejscem, gdzie wszyscy zawsze chodziliśmy do knajpy. Natomiast zawsze brakowało nam tutaj takiego nawiązania do historii. Teraz jakby w ramach akcji, które noszą takie szumne tytuły jak Od Królów Elekcyjnych do Doby Internetu, niestety, ale bazujemy na historii wciąż najnowszej. Pomnik Antoana Cierpikowskiego, oczywiście jest to postać bardzo istotna dla naszych najnowszych dziejów, wszyscy go pamiętamy, ale on zamyka jakby nas w XX wieku. Chcieliśmy w ten sposób przenieść jakby taką kulturę rozrywkową, to co robimy przy weekendach w tej części miasta, wprost do przestrzeni z XV wieku, czasów, które są nam szczególnie bliskie naszemu sercu, tak aby również zainspirować mieszkańców miasta, zainspirować wszystkich do tego, aby sięgali do naszej historii i w sposób rzetelny, bez przekłamań, bez jakichś ubarwień i możliwie często, i możliwie chętnie, bo inspiracji możemy czerpać dowolną ilość, również jeśli chodzi o knajpy, o rozrywki, o spożywanie jedzenia, alkoholu, cokolwiek, wszystko ma swoje dzieje i świadomość tego, myślę, że ubarwia nam nawet i przestrzeń, tak? Myślę, że rynek Starego Miasta może również odżyć dzięki większej świadomości co do historii tego miejsca, tego obszaru. Nie wiadomo, gdzie dokładnie stała pierwsza sieradzka karczma. Wiadomo natomiast, co można było w niej zjeść. Kuchnia średniowieczna różniła się znacznie od tego, co dziś pojawia się na naszych stołach. Błażej Białek od lat szuka przepisów i odtwarza potrawy sprzed wieków. Co jest ciekawe, właśnie w niektórych przepisach ten groch z ziołami podawany był właśnie posypany tym właśnie słodkim proszkiem. Innym proszkiem, często proszkiem, przyprawą, mieszanką przypraw, był tak zwany proszek ostry, złożony z odmian pieprzu, imbiru, cynamonu oraz aframonu madagaskarskiego, czyli jak to woli, rajskich ziaren. Obecnie dość rzadko stosowana przyprawa, jest faktycznie bardzo mocna i w smaku, i w zapachu. Oprócz tego właśnie jako tutaj ten stół tak zwany zimny, czyli na szybko, kiedy ktoś musiał szybko coś zjeść, mamy przez nas robiony i wędzony ser biały. W tej chwili nie powiem Państwu, który kawałek jest w zalewie ziołowej, który w czosnkowej, który w zwykłej słonej był robiony. Oraz przez nas wędzony schab. Wszystko na dymie śliwkowym oraz końcówka olcha. Do tego, co mamy z ciekawych rzeczy. Bardzo popularny w tamtych czasach jako smarowidło lub jako słodziwo miód. Tym razem jest to miód korzenny, miód z korzenia, przede wszystkim goździków oraz imbiru. Bardzo ma specyficzny smak, bardzo taki przyjemny i wyraźny. No i oczywiście jako smarowidło do chleba, które tutaj mamy chleb żytni oraz podpłomyki, rodzaje różne smalcu. Smalec taki powiedzmy typowy, jaki najczęściej się w tej chwili spotyka, czyli z majerankiem, z cebulą oraz właśnie charakterystyczny, przepraszam, dla średniowiecza z suszonymi owocami. Ten smalec od tego był dużo droższy, choćby dlatego, że tutaj w skład wchodziły znane wtedy już rodzynki, śliwka wędzona, to wiadomo, oraz żurawina. Ma dosyć specyficzny kod, specyficzny smak. Zachęcam do próbowania potraw, gdyż inaczej nie zrozumiecie Państwo potraw, które potem będą na gorąco, które mają całkowicie inne smaki niż do tego, co zrobiliśmy dzisiaj. Kiedyś w średniowieczu liczyło się to, co ja zawsze mówię, żeby się najeść. Czyli musiało być to słodkie, tłuste i zawierać dużo białka. Białko nie zawsze byliśmy w stanie nasi przodkowie pozyskiwać z mięsa, a więc bardzo popularny był rośliny strączkowe, jak groch, nabiał. Bardzo była bogata w naszym nabiał tamta kuchnia. Oraz jak potem na stanowisku już gorące, mam nadzieję, że dojdzie nam ryby. Zarówno ryby wędzone, słodkowodne, jak i ryby wędzone lub solone morskie. I rzeczywiście dobre? Ser jest pyszny. Spróbujemy teraz szynki. Chleb, z którym smacem może ten owocowy. Też. Różni się od tego, co jemy w tej chwili? No na pewno. W jaki sposób? Czym się różni? Jest bardziej śmietankowy i bardziej taki pikantny. Pewnie trafiła Pani na wersję ziołową. No, jest tu wersja czosnkowa jeszcze i wersja ze zwykłą. A to co to jest? Solą. To jest groch. Tu polecam. Proszę bardzo, proszę sobie nakładać. Tak, spróbuj. Też.
właśnie może tak z ręki, żeby spróbować właśnie tego smalcu z owocami suszonymi. Tak? Tak. Pyszny, jadą takie. To jest żurawina pewnie, tak? Żurawina, śliwka oraz rodzynki. Jak smakuje? Wychodzę. Słodziusieńkie. A jak pani sądzi, czym to się różni od tego, co jemy teraz? No nie wiem, może to naturalne, takie bardziej. No miodek przepyszny. Czym to się różni od tego, co jemy w tej chwili? No na pewno jest tradycyjnie sporządzone, z zupełnie innych, zupełnie no, niespotykanych elementów, których nie można kupić dzisiaj w sklepie. Na przykład miód różni się bardzo no, od standardowych miodów ze sklepu, aromatem, jakością. Nasi przodkowie przygotowywali potrawy ze wszystkich dostępnych produktów, dlatego smaki tak różnią się od dzisiejszych. Do wszystkiego dodawano egzotyczne przyprawy. Była to oznaka bogactwa, ponieważ goździki, pieprz czy szafran sprowadzane były z dalekich krajów. Przyprawy dodawano także do trunków, wina i piwa. Wino w średniowiecznej Polsce pijano rzadko, wszyscy natomiast pili piwo. Na własne potrzeby ważono je w domach. Sprzedawać piwo mogli ci, którzy uzyskali pozwolenie od króla. O ważeniu piwa opowiadał Ziemowit Trzatkowski, który nie tylko studiuje historię browarnictwa, ale też sam trudni się tą sztuką. Ważenie piwa jest sztuką, bo chociaż przepis wydaje się prosty, trzeba mieć do tego wyczucie, żeby kolejne czynności wykonywać we właściwym czasie. A kiedy już goście średniowiecznej kaczmy najedli się i napili, szukali rozrywki. Tę zapewniały im gry, takie jak choćby kości. To jest typowy hazard. Chodzi po prostu o to, żeby wyrzucić jak najwięcej oczek lub figurę, w zależności od tego, na jakich zasadach gramy. I wygrywa osoba ta, która ma wyższą figurę lub większą ilość oczek. Tutaj mamy tafla, grę, która zaniknęła w późniejszym okresie średniowiecza. Przetrwała tylko w niektórych regionach. Dużo bardziej złożona od kości, porównywana do szachów. Bardzo popularna we wczesnym średniowieczu na Skandynawii. Była to gra praktykowana przez wikingów, która uczyła wikińskiej strategii zasadniczo. Nazwa Hnefa Tafl pochodzi od króla. Hnefa, czyli król, a tafl to jest plansza, stół. W tłumaczeniu, w wolnym tłumaczeniu na polski to jest stół króla. Gra polegała na tym, żeby królem dotrzeć do rogu planszy lub w przypadku przeciwnika, czy w tym wypadku czarnych pionów, umożliwienie tego królowi. Poza tym mamy jeszcze młynek. Grę jak najbardziej karczemną. Polegała ona na tym, że mamy dwa kolory pionów, czarne i białe. Wyglądają one w ten sposób. Gra polegała na tym, że na przemian wykładano te piony na planszę. Na przemian białe i czarne. Wszystkich jest pionów 9 białych i 9 czarnych. Wykładano się je na przecięciach linii, czyli na kropkach, na zmianę. Celem gry było ustawienie młynka, czyli trzech pionów tego samego koloru w jednej linii, przykładowo coś takiego, i wtedy możemy zdjąć pion przeciwnika. Chodziło o to, żeby uniemożliwić przeciwnikowi ułożenie młynka, czyli spowodować, żeby miał tylko dwa piony. Gra przyjemna, dość łatwa właśnie, żeby posiedzieć tak wieczorem dla relaksu. Zasady też są dość proste, więc zapraszam później, żeby zagrać. Przez cały wieczór w Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu było wesoło i gwarno, dzięki czemu można było poczuć klimat średniowiecznej karczmy. Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej zapewniło gościom nie tylko dobrą zabawę, ale również wykłady. Mamy pewne przygotowanie do tego, również niektórzy z nas są w tym kierunku wykształceni. Liczymy, że poprzez taką formułę, bo tutaj łączymy elementy imprezy kulturalnej z imprezą edukacyjną, że również tym sposobem stworzymy pewną nową jakość pokazywania wiedzy w naszym mieście. Generalnie przyszliśmy na wykłady, tak? Ale jeżeli chodzi o samą taką formę rekreacji, o tę degustację, o te po prostu... Wstydzę się, mówię rozdziecie. O tą degustację to naprawdę też bardzo fajny pomysł. Ludzie mogą przyjść, zobaczyć jak to wygląda. No, dla mnie super, naprawdę. Pasjonaci historii z Bractwa Rycerskiego Ziemi Sieradzkiej chcieliby w przyszłości pokazywać także inne aspekty życia w średniowiecznym Sieradzu. Michał Szymański przyznaje, że przydałby się zespół muzyki dawnej.
Jest to nasza pewna taka bolączka, ponieważ w bractwie naszym póki co pojawia się już do tego taka tendencja, tak? Już pewne instrumenty nawet zaczynamy tworzyć, natomiast brakuje nam takich faktycznie muzyków z krwi i kości, którzy zechcieliby w sposób profesjonalny zająć się tą muzyką. Jest dużo źródeł, z których mogą czerpać, jest wiele okazji, przy których mogliby wystąpić. Szczególnie liczymy, że być może dzięki również mediom uda nam się zachęcić osoby, które mogą takie swoje zainteresowania wprowadzić również w życie i ubarwić kolejne pokazy tego rodzaju. Pokazy przygotowywane przez Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej nie tylko przywracają historię średniowiecza, ale też pokazują, jak bogate i barwne było życie dawnych mieszkańców Sieradza.